Prace związane z rewitalizacją i adaptacją oficyny dworskiej trwały 2 lata i zakończyły się w tym roku. Podjęliśmy decyzję w pewnym momencie, że jednak należy to uratować. Poza tym jednak jest to obiekt zabytkowy. Wynika to też z obowiązków, który na nas spoczywał. I dzisiaj jesteśmy świadkami oddania tego obiektu. Ja po pierwsze bardzo się cieszę, po drugie bardzo dziękuję panu dyrektorowi tutaj za sumienną realizację tej inwestycji. Zakres robót był bardzo szeroki. Prace konserwatorskie i adaptacyjne polegały na zaprojektowaniu nowej aranżacji pomieszczeń, tak aby budynek mógł pełnić funkcję obiektu muzealnego. Ta oficyna wyglądała fatalnie, państwo wiecie, zresztą można to zobaczyć na zdjęciach. Szerokie plany rozwojowe tej instytucji, o których już wspomniał pan marszałek, a więc pracujemy nad tym, aby również pozyskać pewnego rodzaju nieruchomość, nazwijmy to, w Sycynie. I dzięki dobrym rozmowom również z panem burmistrzem udaje się to powoli już finalizować. W wyremontowanym budynku zostały wymienione kamienne schody, odtworzono oryginalne gontowe zadaszenie i wyjście do ogrodu od strony północnej na drewniany taras. Przeszły konserwacje i zostały zabezpieczone przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych. W kilku pomieszczeniach zostały odsłonięte drewniane ściany wieńcowe, zachowano i wyeksponowano istniejące belki stropowe. Zakupiono też wyposażenie niezbędne do pełnienia nowej funkcji użytkowej. Przez wiele lat w oficynie mieszkali kustosze muzeum. No zupełnie inaczej wyglądała. Był to taka rzeczywiście oficynka. Był ganeczek, ławeczki, była otoczona dzikim winem. Był podział na trzy pokoje właściwie. Był tak pokój po prawej stronie i kuchnia, a po lewej stronie też 2 pokoje. Teraz jest to urokliwe. No wygląda to ten domek jak z bajki rzeczywiście. Realizacja inwestycji kosztowała ponad 1 700 000 zł, z czego 1 200 000 to środki z budżetu województwa mazowieckiego. Pozostałe 500 000 pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie jest instytucją kultury podległą samorządowi województwa mazowieckiego.